W auli Forum Polkowickiego Zespołu Szkół odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie uzdolnionych uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Uczniowie biorący udział w gali laureatów konkursów powiatowych otrzymali nagrody książkowe, a także okolicznościowe dyplomy. Zbliżający się powoli do końca rok szkolny obfitował w różnego rodzaju konkursy przedmiotowe dla uczniów wszystkich typów szkół. Większości z nich towarzyszyło duże zainteresowanie, o czym świadczyć może fakt, że w sumie w konkursach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego uczestniczyły setki uczniów. Otwarcia gali dokonała Renata Czapczyńska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Zwracała uwagę na doskonałą współpracę pomiędzy kierowaną przez nią placówką a gminami tworzącymi powiat polkowicki. Szczególne podziękowania za wsparcie złożyła na ręce starosty powiatu polkowickiego Marka Tramsia, którego podczas gali reprezentował Kamil Ciupak, wicestarosta polkowicki. Jesteśmy wszyscy dorośli tutaj bardzo dumni, że jest Was tak wielu i tak wspaniałych młodych ludzi. I proszę, przyjmijcie od nas wszystkich gratulacje. Gratulacje za Waszą ciężką pracę. Jednym może to przychodzi trochę łatwiej, innym trochę trudniej, ale nie byłoby tych sukcesów, nie byłoby aż tylu nagród, gdyby nie Wasza praca, Wasze zaangażowanie i Wasza zdolność. Jesteście naprawdę wspaniałymi młodymi ludźmi i nie zmarnujcie swojej szansy. Liczba uczestników konkursów powiatowych z roku na rok rośnie, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo świadczy o rosnącym poziomie nauczania w powiatowych placówkach oświatowych. Wśród nagrodzonych byli uczniowie o rozmaitych uzdolnieniach. Wszyscy są wyjątkowi i zasługują na słowa uznania. Dla wielu matematyka bywa czarną magią, dla ciebie to łamigłówka po prostu, lubisz ją? Lubię, nie sprawia mi problemu, to lubię właśnie takie jakieś zagadki logiczne myśleć. I czy z matematyką wiążesz swoją przyszłość? Raczej to informatyka, myślę, bardziej, ale matematyka też w programowaniu, w jakichś zadaniach różnych, algorytmach, to też jest przydatna, potrzebna. W jakim konkursie wzięłaś udział, na czym on polega? To było dyktando ortograficzne pod tytułem już dość trudnym Grzegorzówka w Trzcinie. W szkole najpierw były te pierwsze etapy, a właśnie ci, którzy zajmowali te najlepsze miejsca, brali udział właśnie w etapie powiatowym. No i udało mi się zdobyć wyróżnienia. Polski trudny jest. Tak, bardzo. Jeszcze te dyktando dali takie, że naprawdę głowa bolała. Rokrocznie ważnym elementem gali jest program artystyczny, w ramach którego na scenie prezentują się młodzi adepci sztuki z różnych szkół. Tym razem można było kontemplować m.in. krótkie występy młodej skrzypaczki. Gala laureatów konkursów powiatowych to okazja ku temu, by nagrodzić wyróżniających się uczniów, ich opiekunów, ale także ku temu, by zintegrować środowisko pedagogiczne z powiatu polkowickiego. Przesłaniem właśnie gali laureatów corocznej jest nie tylko właśnie promowanie tych uczniów zdolnych, to jest główny cel, ale zależy nam też na integracji całego środowiska i jak można było zauważyć, wszystkie szkoły z powiatu polkowickiego, przedszkola mają szansę udziału w naszych konkursach i mają szansę promować też uczniów zdolnych poprzez też część artystyczne, co też można było dostrzec dzisiaj w tym naszym repertuarze. Praca poradni to jedno, bez współpracy ze szkołami by się to nie udało, jedne bardziej aktywne, inne mniej. Myślę, że tak, ale jesteśmy w takim momencie, że ta współpraca naprawdę się układa bardzo dobrze. Nie chciałabym tu zapeszyć, natomiast te działania kilkuletnie podejmowane przez nasz ośrodek w zakresie właśnie integracji, współpracy z nauczycielami, dyrektorami przynoszą ewidentnie efekt. Stąd pomysł na partnera? Tak, w tamtym roku właśnie pomysłem było przyznawanie statuetki Partner Roku Szkolnego. Pierwszy raz statuetkę otrzymało Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, natomiast bardzo się cieszymy, że w tym roku mogliśmy wyróżnić szkołę, zespół szkolno-przedszkolny z Radwanic, z gminy Radwanice, więc tutaj też jest taka wskazówka i cieszymy się z tego, że możemy
promować też inne szkoły spoza naszej gminy Polkowice, bo jest to ważne, jeżeli mówimy o integracji całego powiatu. Gala laureatów konkursów powiatowych miała miejsce w środę, a 3 dni wcześniej w niedzielę ksiądz dziekan Jarosław Święcicki obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem świętej Barbary odbyła się uroczysta msza święta. Co ciekawe, podczas tej mszy swoje jubileusze mieli także ksiądz Dominik, który świętował 11. rocznicę święceń kapłańskich, oraz ksiądz Łukasz, który obchodził rocznicę 5. Msza miała bardzo uroczysty charakter. Wśród wielu zaproszonych gości nie zabrakło burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, a także innych samorządowców. Byli też przedstawiciele duchowieństwa oraz rodziny księdza Jarosława. 25 lat to spory okres czasu, to także moment skłaniający do refleksji, do sięgania pamięcią wstecz do momentu, w którym wszystko się zaczęło. Najpierw księdzem nie chciałem zostać. Po maturze pracowałem, 2 lata w wojsku byłem i dopiero mając 27 lat wstąpiłem do seminarium duchownego. Na swojej drodze z kolei spotkałem takiego księdza, który był również obecny podczas tego jubileuszu, księdza Jerzego Kosa, no, który nas zafascynował nie tylko życiem kościoła, wspólnotą, którą budowaliśmy wtedy, ale także Panem Bogiem. I to, myślę, był taki moment przełomowy, przygotowanie takiego gruntu z własnego serca na odczytanie czy usłyszenie głosu Pana Boga w swoim sercu. I to był właśnie taki moment przełomowy, kiedy ten głos usłyszałem i rozpocząłem później dalszą edukację, studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Zresztą pochodzę z Wrocławia, więc we Wrocławiu też byłem w seminarium 6 lat, a później po 6 latach seminarium przyszedłem do Polkowic. Z 25 lat kapłaństwa 15 lat ksiądz Jarosław spędził w Polkowicach. Nic dziwnego, że to właśnie nasze miasto zajmuje w jego sercu miejsce szczególne. To była moja pierwsza parafia Polkowice. Jak usłyszałem, że idę do Polkowic, bo to biskup wyznacza księdza, to nie wiedziałem, gdzie te Polkowice nawet leżą. Dopiero na mapie zobaczyłem, gdzie te Polkowice leżą i przyjechałem do Polkowic. Wszedłem do kościoła. Pierwsze kroki właśnie skierowałem do kościoła świętego Michała. Chwilę się pomodliłem, później spotkałem się z księdzem proboszczem, obecnym właśnie na plebanii księdzem Ludwikiem Kośmitkiem. No i tak się mówi, że pierwsza parafia to jest taka pierwsza miłość. I zawsze ta pierwsza miłość pozostawia w naszych wspomnieniach w różnych wymiarach, także tym emocjonalnym, zakochania się, więc taka pierwsza praca, więc dla księdza pierwsza parafia to jest taka pierwsza miłość, czyli spotkanie z ludźmi, z kościołem, ma się jakieś ideały, takie plany, jak ta praca ma wyglądać, no i uczymy się przede wszystkim, więc to pierwsze takie spotkanie z parafią, te pierwsze 5 lat, które przeżyłem właśnie tutaj na Polkowicach, były piękne. Spotkałem przede wszystkim tutaj ludzi, którzy się modlą. Związałem się bardzo blisko z odnową w Duchu Świętym. I z tą wspólnotą do dnia dzisiejszego się modlę. Modlimy się z animatorami. Nawet tak trudno sobie nawet to wyobrazić, że przez 25 lat co tydzień, raz w tygodniu, nawet 2 razy w tygodniu, bo z animatorami raz w tygodniu się spotykamy i także w kościele w piątki wieczorem też spotykamy się, że przez 25 lat razem się modlimy do dnia dzisiejszego. To jest piękne. I też jeździmy na rekolekcje, czyli szukamy takiej płaszczyzny pogłębienia swojej wiary, doświadczenia, ale także służymy po prostu innym, żeby odnajdywali Pana Boga, jakieś głębsze doświadczenie Boga. Więc to był taki wymiar religijny, ale 90. rok, jak przyszedłem do Polkowic, to także rok, kiedy religia wróciła do szkoły, bo wiem, że kiedyś była w szkole i katecheza wróciła do szkoły i ja byłem właśnie tym pierwszym rocznikiem księży, którzy rozpoczęli pracę właśnie w szkole. I spotkałem się bardzo dobrą atmosferą, przyjęciem, chociaż było bardzo dużo
znaków zapytania. Czasem ludzie z jakąś obawą podchodzili do tego, czy to jest potrzebne, czy nie będzie jakichś napięć w tym względzie. I okazało się, że znaleźliśmy tutaj w Polkowicach, w szkołach bardzo dobrą atmosferę. Pamiętam swojego pierwszego dyrektora, pana Włodzimierza Olszewskiego, który mnie serdecznie przyjął właśnie. Pan Liberski był wtedy kierownikiem. I uczyłem właśnie w tej szkole, która dzisiaj jest szkołą numer 3. Wtedy to była szkoła podstawowa, szkoła zasadnicza, zawodowa i technikum. Później też uczyłem w szkole podstawowej numer 2, gdzie z kolei dyrektorem był pan Marek Tramś, obecny starosta. I też tam spotkałem się bardzo życzliwą atmosferą i podejściem nauczycieli. Także wspominam bardzo miło tamte lata właśnie tutaj w Polkowicach. To był taki pierwszy okres. W ciągu tych wszystkich lat spędzonych w Polkowicach wiele udało się księdzu Jarosławowi zrobić. Ma także jednak wiele planów na przyszłość. Postanowiliśmy powołać do życia szkołę i przedszkole. To są takie właśnie nasze plany. Gimnazjum na pierwszym etapie i przedszkole. Mamy już przygotowane dokumenty, które pozwalają nam od września już otworzyć przedszkole i gimnazjum. W niedzielę w kościele świętej Barbary odbyła się urodzinowa msza święta, a już w najbliższą sobotę odbędzie się jubileuszowa 10. pielgrzymka do Grodowca. Ponieważ to już 10. pielgrzymka, mamy pewne przećwiczone formy działania i jest dużo łatwiej niż było na początku, nawet kilka lat temu. Oczywiście przedsięwzięcie jest na tyle duże, że tylko z pomocą innych można to zorganizować, dlatego nieocenioną pomocą jest tutaj młodzież, szczególnie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale w ogóle młodzież z naszej parafii, z miasta, a także wszyscy, którzy pomagają nam finansowo czy w różny sposób, na przykład jeśli chodzi o nagłośnienie, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o pewne zabezpieczenie trasy, tak żeby to wszystko mogło się bezpiecznie, pięknie i z owocami odbyć. Jedyne, na co nie macie wpływu, to pogoda. Ta pogoda, to różnie z nią bywało, ona zdarzało się, że płatała figle, no ale kto nie ma możliwości gdzieś tam wywarcia tego wpływu na to, jak będzie wyglądać pogoda, jak nie ksiądz. Właśnie, więc była rok temu, czy dwa lata temu komunia z nie najlepszą taką pogodą i kiedy wyszedłem do dzieci, to powiedziałem, słuchajcie, był u mnie Pan Bóg w nocy i mówił, że byli u niego rolnicy, no i prosili o deszcz. Ja prosiłem o pogodę i słuchajcie, taki kompromis wypracowałem, nie pada, ale też nie ma słońca. I dlatego biorę to pod uwagę, że może nie być takiego idealnego, czystego nieba, słońca, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale mam nadzieję, że nie będzie oberwania chmury i ulewnego deszczu. W kierunku Grodowca pielgrzymi wyruszą w sobotni ranek o 8:30. Na 12:30 zaplanowana jest Eucharystia, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup Marek Mędyk. Potem posiłek i występ grupy Arkadio, a około 17:00 podstawionym autobusem powrót do Polkowic. Położone w sercu Zagłębia Miedziowego na obszarze malowniczych wzgórz dalkowskich Sanktuarium Jutrzenki Nadziei w Grodowcu jest dobrze znane mieszkańcom Polkowic, którzy bardzo chętnie wyruszają na pątniczy szlak. Gdy w 2006 roku pielgrzymka była organizowana po raz pierwszy, nie sądzono, że doczeka takiego pięknego jubileuszu jak dziesięciolecie. Wszystko zaczęło się dość niewinnie za sprawą księdza Piotra Sikorskiego. Za pierwszym razem na szlak udało się zaledwie 30 osób, ale z roku na rok pielgrzymów przybywało. Główna taka podpowiedź, taki rys tego hasła związany jest zawsze z głównym hasłem na rok duszpasterski. I zawsze przyglądamy się, co episkopat, co kościół w Polsce nam podpowiada, a w tym roku podpowiada nam to hasło nawracajcie się, czy ten cytat z Pisma Świętego, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dlatego zainspirowani tym hasłem przerabiamy to trochę na taki język młodzieżowy i używamy takich słów, żeby były właśnie trochę zagadką, trochę reklamą, a jednocześnie trochę takim ewangelicznym przesłaniem czy zapytaniem, żeby mobilizowały do myślenia, no i żeby tę odpowiedź można było znaleźć na konferencji, na pielgrzymce w czasie konferencji, w czasie kazania, w czasie rozmów między sobą, także w czasie modlitwy.
Rokrocznie jest tak, że grupa uczestników pielgrzymki, ona wzrasta, bo ja gdzieś tam przyglądam się temu od kilku lat, no i widzę, że tych ludzi jest więcej. Rozumiem, że prężnie działacie na polu informacyjnym na różnych płaszczyznach, bo to już nie tylko te formy tradycyjne, ale również współczesne typu media społecznościowe i tak dalej. Tak, tak. Dochodzimy do takiego wniosku, że rzeczywiście młodzież jest w internecie i chyba tam jest najbardziej. I nawet w perspektywie niedawnego wyniku wyborów, czy w ogóle wyborów w Polsce, widzimy, że różne sfery życia politycznego, społecznego, także religijnego są zależne od internetu i w ogóle od mediów, a także od reklamy. Dlatego rzeczywiście oprócz tradycyjnych form, takich jak ulotki, jak plakaty, jak nawet audycje w Radio Plus, dokładamy dużą taką reklamę w mediach społecznościowych, w internecie, na stronie internetowej, oczywiście na Facebooku. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi 7 zł i obejmuje ciepły posiłek oraz transport w drodze powrotnej i ogólne koszty organizacyjne. Rokrocznie głównym powodem organizacji pielgrzymki jest chęć wyrażenia i złożenia publicznego świadectwa wiary chrześcijańskiej. Pielgrzymka jest jednym z elementów przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Ta 10. pielgrzymka jest powiązana i z 25-leciem KSM-u w Polsce, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, i będzie taka modlitwa w Grodowcu, i też młodzież idzie w tej intencji, żeby podziękować Panu Bogu za 25 lat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, ale to jest także drugi diecezjalny zjazd wolontariuszy. Pierwszy był na jesień w Legnicy, wolontariusze później działali w swoich kampusach, a teraz robimy takie podsumowanie roku pracy. No oczywiście wyznaczamy sobie też cele, słuchamy młodych ludzi przede wszystkim tak, żeby zainspirować te kampusy, mieszkańców, no i też dobrze zaplanować ten ostatni już bezpośredni rok pracy po wakacjach. Dlatego będą wolontariusze z całej diecezji i myślę, że to też zrobi dobrą frekwencję, najlepszą, jaką mieliśmy do tej pory. No, spodziewamy się około 400, a może nawet 450 osób. Honorowy patronat nad pielgrzymką objął Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic. Zapisy prowadzone są w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Polkowicach. Pielgrzymka do Grodowca już w sobotę, a tymczasem w poprzedni weekend piłkarze KS Polkowice zapewnili sobie awans do trzeciej ligi, pokonując 5-1 granicę Bogatynia. Wicelider czwartej ligi był zdecydowanym faworytem sobotniego meczu. Piłkarze z Polkowic byli mocno zdeterminowani, by wymazać z pamięci kibiców niezbyt dobre wrażenie, które zostało po przegranym przed tygodniem pojedynku wyjazdowym z Orkanem Szczedrzykowice. Początek meczu był w wykonaniu gospodarzy niemrawy. Co prawda mieli przewagę w polu, ale niewiele z tego wynikało, bo nie przekładała się ona na klarowne sytuacje strzeleckie. Goście skupili się na defensywie i całkiem nieźle wychodziło im rozbijanie ataków Polkowiczan. Tak było aż do 41 minuty, kiedy to wynik meczu otworzył Kamil Zawadzki. Jeszcze przed przerwą gola do szatni zdobył Wojciech Jurak i podopieczni trenera Pedryca schodzili na przerwę przy dwubramkowym prowadzeniu. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Nadal zespołem bardziej kreatywnym, szukającym kolejnych goli, byli gospodarze. Goście natomiast ograniczali się do obrony i liczenia na swoje szanse w grze z kontrataku. Po 10 minutach gry na strzał z dystansu zdecydował się Mateusz Magdziak, a zaskoczony bramkarz drużyny z Bogatyni musiał wyjmować piłkę z siatki po raz trzeci. W miarę zbliżania się końca meczu przewaga Polkowiczan rosła, a sytuacji do zdobycia kolejnych bramek było coraz więcej. Jedną z nich w 73 minucie zamienił na gola Wojciech Jurak, który skierował futbolówkę do siatki przyjezdnych po tym, gdy odbiła się ona od poprzeczki, po efektownym uderzeniu wieńczącym indywidualną akcję w wykonaniu Macieja Bancewicza. 10 minut przed gwizdkiem kończącym mecz goście, wykorzystując nieobecność w bramce Aleksandra Kłaka, zdobyli honorowego gola. Taki obrót sprawy rozsierdził Polkowiczan, którzy kilka chwil później zdobyli 5. bramkę za sprawą Dawida Dziadowicza. Gdy wybrzmiał ostatni gwizdek, piłkarze KGHM Zaram Polkowice odtańczyli taniec radości, bo pokonując granicę zapewnili sobie awans do trzeciej ligi. Głośnym okrzykom nie było końca, przeniosły się one do szatni Polkowiczan, którzy świętowali głośno śpiewając.
Cel na pewno był inny. Na początek celem było zajęcie 7. miejsca w tabeli. Jednak z każdym następnym meczem te cele się zmieniały. Po 10 kolejkach, gdzie byliśmy zespołem bez porażki, no więc priorytety zespołu zmieniły się. Był to już cel, awans do trzeciej ligi z tym młodym zespołem. Udało nam się na 5 kolejek przed końcem. Myślę, że ten dzisiejszy mecz pokazał, że w tym zespole naprawdę drzemią ogromne możliwości i ten awans jak najbardziej należał się zespołowi KS Polkowice. No tak, wynik mówi sam za siebie, 5-1, a właściwie głównym mankamentem zespołu była skuteczność, bo tych bramek powinno być dużo więcej. Ale ja bym chciał pana zapytać o tą bardzo dziwną sytuację, kiedy straciliśmy bramkę, bo szczerze powiedziawszy, to nie do końca wiedziałem, jak to się stało. Znaczy, sędziowie są bardzo młodzi, ja nie chcę tutaj absolutnie komentować pracy. Sędzia był bliżej, widział całą sytuację. Podejrzewam, że po faulu na Bancewiczu piłkę przejął na krótki moment jeden z naszych zawodników. Stanął, przejął to piłkarz gości, ruszyli z akcją, sędzia nie wrócił do faulu, stąd stracona bramka na 4-1. Dzisiaj wywalczyliście awans, jak będzie wyglądała dalsza część dnia, bo pewnie jakieś małe świętowanie będzie. No tak jak już powiedziałem w szatni, że chłopcy będą mieli niedzielę i poniedziałek wolny. Ja na pewno nie będę już w to wnikał. Myślę, że na pewno wszyscy się cieszą, oni również, to jest ich ogromny sukces. Nie wiem. Do końca rozgrywek zostało 5 kolejek, awans już jest, więc już jest taki luz psychiczny. Teraz chyba trudno będzie się tak na 100% mobilizować na te kolejne mecze. No myślę, że nie, dlatego że zespoły, z którymi gramy, wszystkie zespoły się mobilizują na nas. Więc jeśli my zlekceważymy któregokolwiek z przeciwników, a zostały no już same dobre zespoły, można powiedzieć, że w górnej części tabeli, między innymi rezerwy Miedź Legnica, więc myślę, że tu takiej dodatkowej mobilizacji nie trzeba, bo będzie to mecz na szczycie i na pewno będziemy chcieli wypaść lepiej i zmazać ten wynik, który był w Legnicy. No to tego wam życzę, bo to jest taka plama, która jest na tym zespole, ten mecz pierwszy z Miedzią. No to był w tamtym roku, myślę, że tutaj przed nami, mam nadzieję, że będziemy zespołem lepiej wyglądającym, że będzie to mecz walki z jednej, z drugiej strony. No wynik, nie jestem prorokiem, zobaczymy po 90 minutach. Na pewno jestem spokojny o to, że moi piłkarze będą chcieli walczyć do końca. Korzystając z okazji, oczywiście chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim piłkarzom, działaczom, którzy pomogli tutaj temu zespołowi w wywalczeniu awansu. Oczywiście również dziękuję kibicom i no, myślę, że na meczach trzecioligowych będzie ich zdecydowanie więcej. Piłkarze KS Polkowice zapewnili sobie awans do trzeciej ligi, a ich koledzy z hali walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W pierwszym meczu barażowym futsalowcy Kuprum Polkowice nie sprostali gwieździe Ruda Śląska, przegrywając we własnej hali. Od samego początku mecz toczył się w szybkim tempie, a oba zespoły walczyły z wielkim zaangażowaniem. Niestety nasza drużyna nie ustrzegła się błędów, które były jego bolączką w pojedynkach z KS Gniezno. Po jednym z takich błędów goście objęli prowadzenie. Gospodarze nie podłamali się takim obrotem sprawy i dość szybko, bo niespełna minutę później, doprowadzili do wyrównania za sprawą Adriana Niedźwieckiego. Niestety radość Polkowiczan nie trwała zbyt długo, bo goście po raz kolejny zadali cios. Także to nie podłamało Polkowiczan, bo potrafili doprowadzić do wyrównania. Niestety radość piłkarzy Kuprum nie trwała długo, bo gola zdobyli goście, a konkretnie po raz drugi Paweł Martyn. Dwie minuty później fatalny błąd gospodarzy przy wyprowadzaniu akcji ofensywnej spowodował, że stracili 5. gola, co bardzo komplikowało ich sytuację przed drugą połową. Po zmianie stron goście już na samym początku zadali Polkowiczanom mocny cios, zamienili rzut wolny na gola numer 6 i tym samym postawili naszą drużynę pod ścianą. Przyparty do muru zespół z Polkowic zyskiwał coraz większą przewagę w polu, bo rywale starali się przede wszystkim utrzymać wynik. Nasi piłkarze stwarzali sobie wiele okazji, ale niestety nie potrafili pokonać bramkarza z Rudy Śląskiej. Tak było do 33 minuty, wtedy Polkowiczanie zdobyli gola numer 3. Potem już do samego końca nasz zespół przeważał, ale więcej bramek zdobyć nie potrafił i w efekcie mecz otwierający barażową rywalizację o Ekstraklasę zakończył się przegraną Kuprum 3-6. Na pewno moje takie odczucia były, że po tym zwycięstwie w Gnieźnie będzie ten mecz troszkę bardziej wyglądał na naszą korzyść. Niestety okazało się, że 10. drużyna Ekstraklasy, ten poziom jest o jeszcze trochę wyższy dla naszego zespołu i dzisiaj wszystko zostało okiełznane pod
podczas pierwszej połowy przede wszystkim, gdzie przegraliśmy 2-5. Druga połowa była już konsekwencją, gdzie staraliśmy się zniweczyć tą przewagę i zakończona została wynikiem 1-1. Niemniej trzeba pochwalić drużynę za wspaniałą i tutaj otwartą grę. Przede wszystkim chodziło tu nam o wynik dla kibiców. Walczyliśmy o ten awans. Naprawdę nic jeszcze, jak to się mówi, w sporcie nie jest straconego. 3-6 nie jest to wynik, który przekreśla całkowicie możliwości. Niemniej jednak na pewno będzie bardzo ciężko w meczu rewanżowym Gwieździe odrobić te 3-bramkowe straty. Mecz rewanżowy w najbliższy piątek o godzinie 19:30. Bezpośrednią transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Orange Sport. Polkowiczanie są w trudnej sytuacji, ale sport ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny i wszystko może się zdarzyć. Myślę, że drużyna pozbiera się po tej przegranej 3-6 u nas i zrobi wszystko w rundzie, w tym meczu rewanżowym w Gwieździe do Śląska, aby naprawdę powalczyć jeszcze o ten awans. Tak jak mówimy w życiu, że sport jest nieobliczalną rzeczą.